Cześć mistrzowie, tak jak wybraliście dzisiaj w ankiecie na moim fanpage'u, zrobimy sobie pojedynek z mecz Attacks Champions League 15-16. Naprzeciwko siebie stanie puszka, zaznaczam, że jest to duża puszka, oraz kula. Kula zakupiona na Cards Planet, serdecznie polecam. Miał być dzisiaj wiktorek. Natomiast nagrywając dwa odcinki Star Warsów, coś się dzieje z jego głosem. Jakaś chrypa go dopadła, zaczęło go gardło boleć. Obawiam się, że znowu jakieś przeziębienie go dopada albo wirus przyniesiony z przedszkola. Także niestety dzisiaj ten pojedynek zrobię sam, a chcę to dzisiaj nakręcić z tego względu, że znowu wyjeżdżam. Potem jest Mikołaj, urodziny mojej żony. Nie wiem, jak to będzie wszystko jeszcze poukładane. Także dzisiaj zrobimy sobie pojedynek. Handicap oczywiście ma kula, ponieważ w kuli jest 70 kart, tutaj w puszce jest tylko 60, ale myślę, że tutaj chodzi głównie o jakąś tam zabawę. Mam też nadzieję, że Kruszyna nie obrazi się za wykorzystanie jego pomysłu na matę Match Attacks. Fajnie to wygląda i postanowiłem sobie przy tym pojedynku też tak zrobić. Dajcie znać, czy Wam się podoba ta perspektywa. Jest tutaj moja koszulka wykorzystana. Dobra, moi drodzy. Puszka jest otworzona. Miałem takie szczęście, że mogłem sobie po prostu wybrać brakującą limitę. Dlatego też tak zrobiłem i zaraz się przekonacie, co tam będzie. Oczywiście kula jeszcze jest zafoliowana, bo wiemy, że w kuli jest jaja ture złoty, to nie jest tajemnica, to będzie mój już kolejny jaja ture na wymianę, gdyby ktoś chciał. No niestety obawiam się, że będzie to znowu problem z jakością tej karty. Mamy, zobaczcie, złotego jaja ture. No, znowu są, widzicie, ale nie, no nie ma tragedii, to jest tak jak tamto udało mi się de facto w pięknym stanie zachować, więc mamy tutaj 70 kart po stronie kuleczki. Zrobimy sobie to w ten sposób, niech jest, niech wiadomo. I moi drodzy, pucha, tak, zobaczcie puchę. Pucha ze złotą limitką Edena Hazarda. Także świetnie. Zarąbiście, nie miałem tej limitki. No i tutaj nawet Wam powiem szczerze, nie ma dużej różnicy w grubości tych kart, ale jednak w puszce jest mniej. I z tego co wiem, to tutaj jest gwarantowany też Klub 100, więc no zobaczymy. Tutaj na plus de facto wskakuje na zdecydowanie dla puchy jakość pakowania kart. One tutaj leżą, nic im się de facto tutaj nie dzieje. Karty są w idealnym stanie, tutaj nawet może i to weszło. Tak, weszłoby do puchy. Także tutaj na plus 1-0 już jest dla dużej puchy za opakowanie. Teraz sobie otworzymy. Zaczniemy od krzeczki. Ojeju. Tak. Zobaczymy, co tam będziemy mieć za karteczki. Puszeczka. Ok. I od razu sobie otworzymy także kulę. Mamy i kulę. I teraz wezmę tylko na boczek karty specjalne. Teraz się one skleiły. Mamy karty specjalne z jaja ture na czele. I karty zwykłe. I tak samo zrobimy tutaj. Ok. Gdzie jest ta nasza limita? Hazard, piękna limitka Hazarda. Tu mamy karty specjalne z puchy. Ale mi się... Kurde. Dobra. A tutaj będziemy mieć karty specjalne z kuli.
No i sprawdzimy, jak wygląda sytuacja. Ale zobaczcie, jak wyglądają karty. Jaki stan kart jest w kuli. To jest naprawdę, to jest masakra. Pomstwa. A zobaczcie, jak wyglądają karty w puszce. Ktoś zarzucił mi, że za bardzo chwaliłem tops. Tak, tak, moi drodzy, fakt faktem. Z kulą to się nie popisali. Karty są w bardzo złym stanie. Tu jeszcze jest jedna karta, widzę, specjalna. No ale zobaczmy te karty. Jeszcze nawet jest jedna. Dobra, zobaczmy te karteczki, czy się będą powtarzać z kuli. I mamy Malmę, mamy Gent, Zenit, Gent, Malmę, Chelsea, Barcelona. No nie, jest jednak zróżnicowanie troszeczkę, ale aczkolwiek nie za... Nie jest zróżnicowane, trzeba przyznać, że jest. Mazówkami się tutaj nie będziemy przejmowali. Pokażę wam je tylko w takim szybszym, przyspieszonym tempie. Sporo kart bazowych mi brakuje, więc mam nadzieję, że coś z tych kart tutaj wpadnie. Chociaż nie wszystko, jak widzicie, będą się nadawały. No i karty z puszki, które są w stanie idealnym. I zobaczymy, czy tutaj także mamy mieszankę. Mamy mieszankę i mamy jeszcze dwie karty na boczek. Jest także zróżnicowanie, także fajnie. Będzie co wkładać, myślę, do albumu, że coś tam podskakuje dzisiaj jeszcze. Nie wiem, kiedy na to znajdę czas, no ale będzie trzeba. Tak, tak, tak. No i jest ok. Tu mamy bazówki. Bazówki nikogo nie interesują, więc wrzucamy sobie takie na ręcze kart bazowych. No i teraz sprawdźmy. Lecąc sobie od tyłu, polecimy sobie. To jest więcej kart specjalnych. No ale zobaczymy. Zawodnik meczu. Karta tutaj jest zniszczona, jak możecie zauważyć. Tutaj jest dobra. Czyli mamy po zawodniku. Tutaj jest remis, nawet z przewagą, z tego względu, że stan karty jest lepszy. Przewaga puchy. Zawodnik meczu i zawodnik meczu. Tutaj także karta jest zagięta. Tutaj jest karta w idealnym stanie. Mamy kodzik na hazarda. Jakby ktoś sobie reflektował. A, tu jeszcze znaleźliśmy, zobaczcie. Tu jeszcze znaleźliśmy puchy. Źle się takie pojedynki robi. Ale to tak dla porównania tylko chciałem wam pokazać. Karty gwiazdy. Tutaj mamy teraz z kolei z kuli właściwie. Karty gwiazdy. Mamy Kelliniego, mamy Halka, mamy Velozo, Koszte, Kislinga. Ja mam wszystkie, także to są powtórki. Suareza. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kart gwiazd, bo zawodników w meczu jest tak samo. Tu mamy tego Hazarda, to na koniec. I tutaj jest tak. Velozo znowu, Mata, Igibor, Aguero, Cavani, Sudani. Także 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, moi drodzy. Czyli w zawodnikach meczu było po tyle samo. W kartach gwiazd jest również po tyle samo. Także ciekawe. I tutaj mamy raz, 2, 3, 4 karty duo. Nie mamy niestety żadnego klubu 100. I mamy limitkę Hazarda w świetnym, naprawdę w świetnym stanie. Także no jak dla mnie to super bombastycznie, tak? Więc tutaj mamy Hazarda, a mamy tutaj raz, dwa, tu mamy jeszcze puchar, trzy, tu znowu bazówki są, tak? Tu mamy bazówki, tu mamy kodzik. O właśnie, ha! I tu nam pięknie wpadło, tu bazówki na boczek, czyli mamy tutaj, mamy Yaya Touré, złotego niestety uszkodzonego. No więc jest tutaj mniej więcej w ten sposób. Tutaj dostaliśmy jeszcze kartę uszkodzoną, zobaczcie, Champions League w kuli, no więc tutaj na plus szkoda, że jest uszkodzona. Dostaliśmy także tylko trzech duetów, także pod tym względem pucha wygląda zdecydowanie lepiej, bo ma czterech, ale nie ma tej karty, która jest naprawdę rzadką kartą.
No i tutaj głównie, no na szczęście jest najmniej uszkodzony, bo to jest mój ostatni brakujący klub 100. Mamy już, moi drodzy, komplecik. No i teraz, kto wygrał? No powiem Wam szczerze, różnica jest chyba 5 zł pomiędzy puszką a kulą. No lepsze karty zdecydowanie są po stronie kuli, ponieważ jest klub 100 gwarantowany i jest de facto też zawsze ta karta albo Champions League, albo puchar. I jest też 10 kart więcej bazowych, ponieważ świeciaków jest tyle samo. Wybór zostawiam Wam. Ja największym minusem kule darzę tym, że po prostu są karty uszkodzone i bym już w to raczej nie wchodził. Dlatego też między innymi tą zakupioną kulę nordycką będę chciał oddać, ponieważ jest tam też jajature i karty są zniszczone, a nordyk w tej edycji u mnie nie będzie zbierany. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, a decyzję, co lepsze, pozostawiam Wam. Zostawcie swoją opinię w komentarzu. Trzymajcie się, cześć!